tam jest takie stare pianino, tu jest akordeon, tutaj jest fortepian, no tam są już te trąbka stara, w ogóle strasznie dużo różnych takich rzeczy, gitary i tak dalej. Ale my się spotkaliśmy tutaj przede wszystkim po to, żeby pograć trochę sobie na bębnach. Dobra? To zrobimy tak, na tych bębnach, ja tylko przymknę drugie drzwi, to mam ciepło, nie będziemy czekać, dobrze? A, dolecamy, dobra. To tak, jest taka bardzo ważna rzecz, że na tych wszystkich bębnach, które tutaj są, prawie że na wszystkich, gra się za pomocą naszych dłoni. I teraz ważna jest rzecz taka, że jak my przyszliśmy z dworu, to te dłonie są trochę zimne. To musimy je sobie trochę rozgrzać, dobra? To teraz wam pokażę kilka takich ćwiczeń na rozgrzewkę dłoni, żeby później nas ręce nie bolały, jak będziemy grać na tych bębnach. Dobrze? To pierwsza rzecz jest taka, że musimy sobie tak poszorować. Jakby mydłem. Tak jakby mydłem. Później tak, jakbyśmy myli. Jeszcze tak. I teraz najważniejsza rzecz jest taka, żebyśmy sobie trochę poklaskali. Dobra? Ale poklaskali do rytmu. Paniami na rytmice to robicie. Ja będę klaskał wam rytmy, a wy jako klasa będziecie musieli mnie odklaskiwać. Dobra? To będzie zabawa w takie echo rytmiczne. Tak jak wchodzimy do lasu i w lesie mówimy dzień dobry, to nam las odpowiada dobry, dobry, dobry. Znamy takie zjawisko jak echo? To tak pierwszy rytm dla klasy będzie taki. Prosty. Dobrze. Drugi. Trudny. Na tym, że będziemy grać na B. Jest nas osób 20, 18, to tak, ja na początku dam 9 osobom bębny, a później te 9 osób nauczę pewnego rytmu, a później te 9 osób zda bębny następnym. Dobra? To wtedy wszyscy sobie zagramy. Będą dwie tury gry na bębnach, a później będzie taka niespodzianka, że będą zupełnie inne instrumenty i każdy z nas zagra na jednym instrumencie, tylko każdy z nas zagra na zupełnie innym. To sobie wtedy po pierwsze będzie sprawiedliwe, że każdy na jakimś instrumencie zagra, a po drugie poznamy 20 różnych instrumentów w ten sposób. Dobrze? To tak, ja teraz rozdam te 9 bębnów, dobra? To będzie tak, będzie wolna, chłopca pilnuje. Jeremiego będzie takim. Dla Wojtek będzie miał taki. Franek będzie miał taki. To będzie 4. I jeszcze dziewczynka będzie miała na imię. Ona będzie taki. Ja mam zaraz wypłaszczę. Będzie Maja będzie miała taki. Koleżanka Julia będzie miała taki. Koleżanka też Julia będzie miała taki. I Weronika będzie miała taki. I Milena będzie miała taki. Dwa.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a później 9 osób. Dobra, a Kuba na razie nie będzie miał. Dobra, to tak. Bardzo ważna rzecz jest taka, dzieci. Z tymi bębnami jest taka rzecz, że to jest trochę trudne, ale ten bęben nazywa się jamba. Djembe, tak się pisze, to jest słówko z języka francuskiego i pochodzi z Afryki, tam gdzie jest bardzo gorąco i on jest zrobiony z drewna, w środku jest pusty, tam można sobie wsadzić rękę i najważniejsza rzecz jest taka, natomiast te dwa bębny na stojakach to są kongi i one pochodzą z Kuby, zupełnie z innego kraju, a ten bęben taki metalowy to się nazywa tak, z Kuby to jest taki kraj wyspa w Ameryce Środkowej. A ten bęben to jest darabuka. Ma strasznie trudną nazwę. To jest darabuka. Brzmi tak metalicznie i to jest bęben arabski. Arabowie, takie plemię, którzy się nazywają Arabowie na Nigerii. I druga rzecz bardzo ważna taka, że te bębny, kto może, to trzeba tak. Albo sobie go tak przychylić i złapać tak nogami, albo wziąć do góry i złapać tak nogami, żeby one były w powietrzu, bo wtedy mi dopiero zaczną one fajnie brzmieć, tak? Gdyby komuś to było niewygodne, bo wy jesteście pierwsza klasa i mamy 6 i 7 lat, to można sobie zrobić tak, że ten bęben można też położyć sobie na ziemi i sobie na nim usiąść. I tak naprawdę w Afryce tak na tym bębnie, że siedzą sobie na ziemi i wtedy grają, dobra? Ale jeżeli wam jest wygodnie trzymać go tak przechylonym, to wtedy dziewczynki musicie kupami na sam skraj ławy. Tak. O, bardzo dobrze. Musimy sobie tak i tyle go przechylić i złapać taką siatkę. Damy radę? Wszyscy tu dają radę? A dziewczynka ma taki leciutki, to ja mogę jeszcze, ma na imię Ola. Ola, to ja oddam może taki, żeby było jej wygodnie sobie go kupić. Proszę, Olu. O. Dobra, to jest najważniejsza rzecz. Tak się te bębny trzyma. Druga rzecz jest taka, tych dwóch tak nie trzeba, bo one są takie, że mają stojaki. I te stojaki powodują to, że one po prostu stoją i to są takie trochę dla osób, które są trochę takie. Mamy wszyscy? To teraz najważniejsza rzecz jest taka, że na tych bębnach są dwa dźwięki, które się wydobywa. Pierwszy dźwięk to trzeba zrobić sobie z rączek taką patelnię i tą patelnią trafić w środek bębna, ale wyobrazić sobie, jakby to była piłeczka ping-pongowa i ta piłka musi się zaraz odbijać. Tak. Można grać, jak ktoś chce wygodnie grać, można to marykowa. Albo jedno, jak wam życie jest wygodne, prawda? Można grać jedno. Poproszę Panią Bożenkę, żeby Pani Bożena przyszła tutaj, bo tak, bo tu są takie dwa wielkie bębny z Brazylii, zurda brazylijskiej. Pani Bożenka, jak można było nam tylko taki basowy grób. Dum, 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 dobrze. Damy radę, a my będziemy dum, dum razem z Panią Bożenką. Proste zadanie? Dobra, to uwaga, raz. 2, 3, 4. Czasami jak się gra, to żeby wiedzieć, kiedy skończyć grać. To jak ja będę gwizdał gwizdek, to wtedy będzie koniec, dobra? To jest taki gwizdek, który tak wygląda. Chodzimy na WF? Tak. A tam mają gwizdki na WF-ie? Nie ma gwizdki. No dobrze. Nas zawsze mają. No to jest taki gwizdek. On wygląda trochę jak krzyżyk, ale tak. On ma trzy dziury. I ma jakby trzy dźwięki. Pierwszy dźwięk jest taki. Drugi dźwięk jest taki, zakleję te dwie dziurki, to będzie drugi dźwięk. I
trochę różne. Dzięki. Ja słyszałam. No, to wiadomo, że tu wszyscy słyszą, bo to jest szkoła muzyczna. To ten gwizdek, jak jest, jak gwizdek, gwizdek, to będzie koniec naszego koncertu, dobra? Zaczek. I kiedy koniec. Proszę te? Dobra. To drugie zadanie jeszcze takie, jeszcze pani pomęczymy. To będzie takie, że drugi dźwięk na tych bęblach jest taki. Trzeba końcówkami paluszków sobie tu na końcu bębla. Mamy dźwięk A w środek i bliżej, to możemy sobie zagrać coś takiego, co w muzyce nazywa się rytmem. I nasz rytm będzie taki. Zagramy sobie rytm taki rockowy. Będziemy grać tak. Dun, dun, ta. Dun, dun, ta. Dun, dun, ta. A pani Bożenkę poprosimy tylko o takie dźwięki. Żeby one sobie podeszły zaraz, wybrały sobie jedną osobę, kolegę albo koleżankę, wytypowały, dotknąć trzeba tą koleżankę albo kolegę, tak? I po prostu wtedy znaczy się, że ta osoba idzie tam, a ta osoba siada tutaj i bierze bębel, dobra? Trzeba dotknąć sobie i się zamienić miejscami. A ja sobie poczekam. Na tu, tu chłopcze dotknął, to teraz ta dziewczynka musi oddać mu bębel. To tam można później, gdzie się chce. A dla nas
raz w środek bębna i będzie tak. Ta, 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 tu. 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 Nazywa się gi,
kij deszczowy, dlatego że naśladuje odgłos spadającego deszczu. Gra się na nim bardzo prosto, bo trzeba go wziąć tak i trzeba przesypywać, żeby go przekręcać tak. I wtedy tam takie ziarenka spadają, tak jakby to był taki deszcz. Jak wszystkie ziarna spadną tu, to wtedy robimy tak. Tam są takie ziarenka, dzieci, wiecie, taka karma. No, karma dla psów? Tak jest, dwie garstki nasypane tam są. Co? Można tam wsypać ryż albo ziarna dla ptaków. Bardzo łatwo takie kije deszczowe się robi, ale to już oddzielny temat. Ale tam są ziarenka, tam... Ach, nie będę... Interesuje was, jak on jest zbudowany w środku? To tak. Tam w środku, to jest taka tuba, pusta. Tu są takie dwie nawleczki, ja tam tą pustą tubę później musiałem po prostu zakleić taką nawleczką, przykleić taśmą klejącą. Dlaczego? Bo już wam powiem, bo w środku jest puste i tutaj tak naprawdę trochę będzie widać, tylko bo on jest pomalowany, ale tu są takie dziurki małe, dziurka, 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 takie patyczki są tam wsadzane, bo robi się tak, bierze się taką pustą tubę, bierze się gwóźdź i wtedy tym gwoździem robi się takie dziurki w tej tubie. W taki sposób. Później idzie się do sklepu i kupuje się takie patyczki, które służą do tego, żeby na nie nabijać szaszłyki. Nie wiem, czy jemy takie rzeczy jak szaszłyki. Ja nie. No to właśnie, no bo one tam są takie czasami grillowane, a to nie jest takie zdrowe dla dzieci. Ale jak jest ten szaszłyk, no właśnie, jak jest ten szaszłyk, to na ten patyczek nabija się różne marchewki, owoce, jakieś mięsko nawet i takie różne rzeczy. To ja biorę ten patyk sam i wtedy ten patyk wsadzam w tą dziurkę, którą zrobiłem gwoździem. I on wchodzi tam do środka i dosięga tam drugiej strony, ale nie przebija mi tej strony, bo tam jest blokada. Później ten patyk tak tu wystaje i ja go obcinam nożyczkami. I tam jest bardzo dużo takich patyczków pobijanych od szaszłyków. Tak. Kręć taką kręciołkę. I jak tam są te patyczki w taką kręciołkę, to wtedy tak. To teraz jakaś odbijalna. No, to wtedy te wszystkie ziarenka tam po prostu wrzucamy ziarna, one spadają, obijają się, lecą powoli, wydają taki dźwięk i się nie wysypują tędy, no bo jest tutaj taka zatyczka. I tak to działa. I kij deszczowy to jest bardzo stary instrument, który wszędzie się pojawił na świecie. To... Jaki instrument się używa na deszczańca? W Afryce trochę tak. W Afryce...